Jak obliczyć pole rombu? Popatrzmy na rysunek. Mamy tutaj dany romb, którego jedna przekątna ma 8 cm długości, druga przekątna 6 cm. Jak obliczyć pole takiego rombu? Do tego rysunku dodamy prostokąt, w którym zawiera się rąb. Popatrzmy. Zastanówmy się najpierw, jak obliczyć pole takiego prostokąta. Jakie długości mają jego boki? Dłuższy bok prostokąta ma dokładnie taką samą długość, jak dłuższa przekątna rąbu. Napiszmy. Bok A ma długość 8 cm. Krótszy bok prostokąta, bok B, jest taki sam jak krótsza przekątna rąbu. Jego długość wynosi 6 cm. Obliczając pole prostokąta, mnożymy przez siebie sąsiednie boki, długości sąsiednich boków tego prostokąta. Obliczmy. 8 razy 6. Pole naszego prostokąta ma 48 cm kwadratowych. Wróćmy do naszego rysunku. Zauważmy, że dorysowując prostokąt, dołożyliśmy cztery takie trójkąty. Cztery takie same trójkąty znajdują się wewnątrz rombu. Cały prostokąt składa się z 8 takich trójkątów. 4 znajdują się wewnątrz rąbu. Pozostałe 4 na zewnątrz tego rąbu. Łącznie prostokąt składa się z 8 trójkątów. Rąb składa się z 4 takich trójkątów. Tak więc rąb to połowa naszego prostokąta. Aby obliczyć pole rąbu, wystarczy w tej chwili 48 podzielić przez 2. Pole naszego rąbu to 48 podzielić przez 2, czyli 24. Dokładnie 24 cm kwadratowe. Popatrzmy jeszcze raz, jakie działania wykonaliśmy. Pomnożyliśmy najpierw przez siebie długości sąsiednich boków prostokąta. Taki sam efekt uzyskamy, kiedy pomnożymy długości przekątnych rąb. Zamiast mnożyć A przez B, możemy pomnożyć E przez F, czyli długości przekątnych rąb. Po ich wymnożeniu należy jeszcze otrzymany wynik podzielić przez 2, dlatego że rąb to połowa prostokąta. Jak będzie wyglądał wzór na pole rąbu? P równa się E razy F przez 2. Mnożymy przez siebie długości przekątnych, a otrzymany wynik dzielimy przez 2. Ten wzór należy zapamiętać.
Teraz, korzystając z poznanego wzoru, obliczymy pola kilku przykładowych rombów. Najpierw mamy dany rąb, którego przekątne mają długość odpowiednio 9 i 7 cm. Pole takiego rąbu obliczamy mnożąc przez siebie długości jego przekątnych, a otrzymany wynik podzielimy przez 2. 9 razy 7, 63. 63 drugie, czyli inaczej 63 podzielić przez 2, to 31 i 1 druga lub 31 i 5 dziesiątych. Pole naszego rąbu wynosi 31,5 cm kwadratowego. Przejdźmy do następnego obliczenia. Pole tego rąbu obliczymy mnożąc przez siebie długości jego przekątnych, następnie ten iloczyn trzeba podzielić przez 2. Taki sam wynik otrzymamy, kiedy wykonamy skracanie. Czwórkę możemy tutaj skrócić z dwójką, zostanie u góry 2 w mianowniku 1, 6,3 pomnożymy przez 2, otrzymamy 12,6, w mianowniku zostało 1, mamy po prostu 12,6. Pole takiego rąbu to 12,6 cm kwadratowego. Pozostało jeszcze jedno obliczenie. Tutaj musimy zamienić jednostki. 49 mm to to samo co 4,9 cm. Taka będzie długość pierwszej przekątnej. Tę długość pomnożymy przez długość drugiej przekątnej, zamienioną na centymetry. 0,3 metra to inaczej 30 centymetrów. Oczywiście otrzymany wynik należy podzielić przez 2. Wykonajmy teraz mnożenie. 4,9 mnożymy przez 30. Przepisujemy 0, 3 razy 9, 27, 7 i 2 dalej, 3 razy 4, 12, plus 2, 14. Mamy tutaj jedną cyfrę po przecinku, w drugiej liczbie nie ma cyfr po przecinku, łącznie mamy jedną cyfrę po przecinku. Otrzymujemy 147. Zapiszmy. 147 drugich, a to się równa 73,5. Pole naszego rąbu to 73,5 cm kwadratowego. Dziękuję.